bo życie zaczyna się dopiero po 40. Strasznie napompowane są te łapy, już nie mam siły. Pamiętajcie, łapa nigdy nie jest zbyt duża, bo ta maszynka będzie wypychała mnie. Siemanko, dzisiaj ekstremalny trening bicepsów i tricepsów. Jeżeli również chcecie wypróbować tego treningu na swoich ramionach, to zobaczcie sobie w opis filmu lub w komentarz. Tam będziecie mieli cały trening opisany. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądają te ćwiczenia i jak je wykonywać, to zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Także pierwsze ćwiczenie, które dzisiaj sobie wykonamy na ramiona, będzie to ćwiczenie na bicepsy. Ustawiacie sobie ławkę na 30 stopni. Jesteście w pozycji leżącej. Bierzemy sobie jakieś niezbyt duże hantelki, bo to będzie pierwsza seria. Trzymacie sobie je w ten sposób i nie zmieniacie chwytu przez cały ruch. Zaczynamy wykonywać ruch w ten sposób. I lecimy sobie na 10 powtórzeń. Pierwsza seria robocza. Ok, w tym szczytowym napięciu możecie sobie na ułamek sekundy przytrzymać, wtedy na pewno bardziej zbocisujecie też triceps, także czas na większy ciężar, bierzemy dwunastki i zabieramy się za kolejną serię. Bardzo krótka przerwa, jedynie 45 sekund i lecimy na 10 powtórzeń. Weźmiemy sobie teraz piętnastki i ostatnią serię zrobimy na największym ciężarze. I też polecam robić właśnie w ten sposób. Pierw bierzecie sobie mały ciężar, tak jakby się rozgrzewacie, chociaż jest już to seria główna. Robicie na przykład tak jak ja, dziesiątkami 10 powtórzeń, dwunastkami 10 powtórzeń i zaraz ostatni ciężar, piętnastki i wykonujecie znowu 10 powtórzeń. Oczywiście ciężary dobieracie do swoich możliwości, do swojej siły i formy w aktualnym dniu. Wszystkie te ćwiczenia, które dzisiaj będę wykonywał, 4 na bicepsy, 4 na tricepsy, będą wykonane w 3 seriach. Każde ćwiczenie próbuję wykonać w 10 ruchach. Oczywiście Wy możecie sobie oscylować w zakresie 8-12 powtórzeń. Ja też w takim zakresie będę wykonywał te ćwiczenia, bo zakładam, że nie każde ćwiczenie i nie każda seria uda się na te 10 powtórzeń zrobić. Oczywiście cały plan mam w telefonie. Jako drugie ćwiczenie jest francuskie wyciskanie hantli leżąc. 3 serie po 10 powtórzeń. Tutaj ławeczkę dajemy sobie na 0. Jedna dyszka, druga dyszka, hantelki na kolana. Kładziemy się. Możecie dać sobie nogi na ławkę tak, żeby lędźwia były oparte o ławeczkę. Bierzecie sobie tutaj wdech. A dzisiaj na koniec treningu, jak już spompujemy dobrze karabiny, zobaczymy sobie, ile centymetrów jest tak naprawdę w łapie. Pamiętajcie, łapa nigdy nie jest zbyt duża. Ja jeszcze nigdy nie widziałem u nich zbyt dużej łapy. Każdy rozmiar jest w porządku, chyba że macie poniżej 30 cm, no to musicie się wziąć za trening, żeby przynajmniej te 40 cm w łapie było, bo życie zaczyna się dopiero po 40. Oczywiście w łapie. 10. powtórzenie spalone, dyszki w ruch. Zrobiłem zaledwie 2 ćwiczenia i jeszcze nie do końca, a łapa już bardzo mocno napompowana. Jak będziecie wykonywali to ćwiczenie, lepiej przesunąć sobie lekko ramiona do tyłu i wyobraźcie sobie, że w tym miejscu i w tym miejscu są magnesy, które się przyciągają do siebie. Także jak robicie to ćwiczenie, to nie robicie w ten sposób, że Wam łokcie idą na zewnątrz, tylko łokcie muszą iść cały czas do zewnątrz, ok? A teraz znów robimy kolejne ćwiczenie, tym razem na bicepsy, a potem znów triceps, tak żeby zadbać równomiernie o całe ramię, czyli o mięśnie zginające i mięśnie prostujące. Pozycja stojąca, brzuch spięty, pośladki spięte, wdech i uginamy sobie hantelki młotkowo na 10 powtórzeń. Około 45 sekund, minuta przerwy, nawet 1,5 minuty przerwy między seriami. Jeżeli wykonacie mocniejszą serię, taką do upadku, to lepiej odpocząć sobie troszeczkę dłużej. Jeżeli seria nie była zbyt wymagająca, dajecie sobie 45 sekund.
ciężar jeszcze był z zapasem. Weźmiemy sobie hantelki 17,5. Wy też możecie w komentarzu napisać, jakimi hantlami robiliście uginanie młotkowo. 10 powtórzeń idealnie. Kolejne powtórzenia byłyby już bardzo ciężkie i raczej bez techniki, bo mimo, że ten trening czasami wykonuję, to nie pamiętam go do końca. Oczywiście po to jest plan treningowy. Wyciskanie handli za głowy i również zrobimy sobie to w pozycji stojącej. Zarzucamy sobie handelkę do góry, opuszczamy za głową. 10, bardzo lekko, od razu zmieniacie sobie rękę, bez żadnej przerwy. 9. 10 powtórzeń na prawą, czas na lewą rękę. W tym ćwiczeniu też nie chcę zbyt przesadzać z ciężarem, bo ostatnio dźwigałem sobie 12 i troszeczkę rozbolał mnie prawy łokieć, a mimo wszystko chciałem bardzo wykonać dzisiaj to ćwiczenie. Z racji tego, że właśnie wcześniejsze serie były na 10 powtórzeń na małych ciężarach, to tą spróbuję zrobić sobie po prostu do upadku, tak żeby ćwiczenie również było ciężkie i dało nam jakiś bodziec dla tricepsów. Lewa ręka ledwo dała radę na 15, no oczywiście jest słabsza, tak jest u każdego. Nie zawsze prawe i lewe ramię będziecie mieli równomiernie mocne. W zależności też, czy jesteście praworęczni, prawonożni, tą stronę będziecie mieli prawdopodobnie, choć nie zawsze, silniejszą w prawie wszystkich ćwiczeniach. Ale oczywiście takimi ćwiczeniami, których pracujecie sobie unilateralnie, czyli raz prawą, raz lewą ręką, możecie dojść do takiego momentu, że będą one siłowo i też wyglądowo bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Dzisiaj jest trening wyjątkowy, bo mija równo miesiąc od założenia tego kanału na YouTubie i chciałbym Wam bardzo podziękować, bo w miesiąc zebrało się Was łącznie aż 120 subskrybentów, z czego jestem mega zadowolony i mega też Wam wdzięczny. A dodatkowo ostatni film z siłowni zebrał aż 1000 wyświetleń. To pierwsze 1000 wyświetleń na tym kanale i mam nadzieję, że kolejne filmy będą miały coraz większą oglądalność, a wszystko zależy oczywiście od Was. A jeżeli chcecie więcej takiego typu filmów na kanale, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek albo napiszcie też komentarz, które filmy Wam się najbardziej podobają i które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonamy dzisiaj, będzie uginanie ramion na bramie. Dajecie sobie wyciągi troszeczkę wyżej niż macie barki, czyli tutaj na czwóreczkę, tutaj na czwóreczkę. Jakiś ciężar, niech to będą 14. 10 powtórzeń jest zrobione. Ale jeżeli będzie sytuacja, gdzie na przykład macie zbyt szeroki rozstaw ramion i będzie Wam się tutaj robiło niewygodnie, zawsze możecie sobie jeden wyciąg dać tak, tutaj się złapać i wtedy wykonujecie ruch na jeden biceps, na drugi. Dajemy sobie 23. Niepełne 10, ale 23 kilo na 9 powtórzeń. W sumie dobrze wyszło i czas zaczynać kolejne ćwiczenie, tym razem na triceps. Zamiast tych sznurów weźmiemy sobie prosty drążek. 18 kg. Stajemy sobie plecami do oparcia. Odcinek lędźwiowy oczywiście oparty również przylega do oparcia. Łapiemy sobie podchwytem dosyć szeroko, ściągamy wyciąg w dół, wdech, łokcie przy ciele cały czas i prostujemy ramiona. Ten ciężar na 10 powtórzeń nie sprawił żadnego problemu. Dajemy sobie sztabkę więcej. Tu już ciężar troszeczkę większy, nawet bym powiedział trochę za duży. Nie było to zbyt dobre technicznie,
ale takie serie też są oczywiście wskazane. Czasami warto sobie troszeczkę poszarpać, choć starajcie się w większości seriach i w większości ćwiczeniach oczywiście zadbać o odpowiednią technikę. Będzie to dla Was również bardziej bezpieczne. Troszeczkę sobie obniżymy teraz ciężar, bo przed nami jeszcze jedno ćwiczenie do wykonania na tricepsy. Teraz seria na maksa z racji tego, że ciężar troszeczkę obniżyliśmy. Chciałem zrobić 11, ale nie wyszło. Kolejnym ćwiczeniem i już ostatnim na bicepsy będzie uginanie ramion ze sztangą łamaną. Dobra, sztangę łamaną już mamy. Ona waży 7,5 kg, także dołożymy sobie jakieś 2,5. Tutaj 10 powtórzeń bez problemu, także może dołożymy sobie po 1,25 na stronę. Bez większego problemu. Tą serię zrobiłem troszeczkę innym chwytem. Nie planowałem tego, ale jakoś tak wyszło. Wcześniej robiłem takim bardziej podchwytem. Teraz zrobiłem nachwytem. Wy również możecie sobie zmienić chwyt. Zawsze sztangę podnosicie sobie z przysiadu. Tak jest po prostu bezpieczniej. Wdech. Ok, 10 powtórzeń zrobione, czas na ostatnie ćwiczenie na tricepsy. W planach miałem ogólnie wykonać dipy, pompki na poręczach, ale z racji tego, że widzieliście już je na kanale wiele razy podczas treningów kalisteniki, które również możecie sobie zobaczyć we wcześniejszych filmach, na przykład tu albo tu, pokażę Wam coś podobnego, co niekoniecznie będziecie w stanie zrobić na każdej siłowni. Mamy tutaj taką maszynkę, która pomaga Wam w podciąganiu lub pomaga Wam w wykonywaniu pompek na poręczach. Jeżeli chcecie na niej nauczyć się podciągania, łapiecie sobie chwytem jakikolwiek tylko chcecie, wchodzicie sobie tutaj, oczywiście ustalacie sobie ciężar taki, który będzie Wam pomagał się wypychać i wykonujecie taki ruch jak przy podciąganiu. A jeżeli chcecie skorzystać z tej maszynki i nauczyć się pompek na poręczach, no to wskakujecie sobie na poręcze i również wykonujecie taki ułatwiony ruch. Ale my wykonamy sobie troszeczkę inne ćwiczenie. Na rozgrzewkę niech to będzie 10. Siadamy sobie tutaj, wdech. Dajemy sobie coś poważniejszego, może jakaś 13. I tu już mam taki właśnie problem, że zamiast ja wypychać maszynkę, no to maszynka wypycha mnie, ale pokażę Wam sposób, w jaki możecie sobie ułatwić to ćwiczenie, tak żeby maszyna Was nie podnosiła do góry. Bierzecie sobie jakiś większy hantel, kładziemy sobie hantelek na nogi, który Was troszeczkę dociąży. I tak jak widzicie, nie miałem żadnego problemu z tym ruchem. Bierzemy hantelkę 40 kg. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną serię, całą szafę. 10 ruchów, trening został zakończony, czas na pomiar łapy. 40 cm w łapie siedzi, Wam też życzę takich łap z taką żyłą. Pamiętajcie, życie zaczyna się po 40, tak jak już mówiłem, po 40 oczywiście w łapie. Życzę Wam powodzenia w treningach. Spróbujcie tego treningu, jeżeli chcecie mieć 40 cm w łapie. Życzę Wam powodzenia na Waszej sportowej drodze życia.